pierdala. Oprócz koksa. Może koksa kiedyś wezmę. Na krosy. O, sorry. No już jest polski. Ale jak się robi dłużej, to trochę rozpierdamy. Serduszko. Jakieś tam siłownie.
jest... Nie jest źle, chłopacy. Trzeba sobie rączki prawdą nasmarować. Zajebiście odciski schodzą tego gówna. Kreta. Dobra, nie było aż tak źle, jak widzieliście, as many reps as you can, 10 minut, przy tym to był jeden z łatwiejszych treningów, power snatch, 12 razy pompka, 12 razy power snatch i potem jump box. Jak widzicie, wszystko musi być w miarę technicznie wykonywane, można łamać, ale tu nie jest nic powiedziane, że nie można faktycznie, ale jak się będzie łamało, to czasowo to fatalnie wyjdzie. Jak widzicie, jump boxy prostuje biodra do góry i zeskakuje. Będzie metodę robienia tego. Pokażę wam dokładnie, jak się najbardziej robi efficient, czyli najbardziej taktycznie, jak robić te box jumpy. Power snatch, prosta sprawa, bardzo trudna dla tych, co ćwiczą futurystę. Każdy podnosi to nad przedramieniem, a to się bardziej podnosi kapturami i szybciutki podjęcia nadgarstka, więc to jest taktyczne ćwiczenie. No i jebie, wiadomo, są to jakieś mega, są to bardzo proste ćwiczenia, ale właśnie w tej kombinacji trochę dostajesz po dupcie. Więc chyba to było na tyle. Pozdrawiam was, doktor Vegas Zielonka. Więc zapraszam was na CrossFit. Żegnam was na razie. Hejka. Koksu, nie opierdalaj się tyle, bo będzie masakra.